Olszanica. Witajcie w Olszanicy, malowniczej miejscowości położonej w Bieszczadach nad rzeką Olszanką, dawnej wsi szlacheckiej leżącej na trasie Lesko-Ustrzyki Dolne. To urokliwe miejsce, w których natura i historia tworzą niezapomniane wrażenia. Zapraszam w podróż, podczas której odkryję piękno tego regionu, nie tylko z przestworzy. Olszanica to miejsce, gdzie wolniej płynie czas, kryjąca w sobie niezwykłe historie. Podczas lotu możemy podziwiać bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe otaczające tę uroczo położoną miejscowość. W samym sercu Olszanicy znajduje się prawdziwa perła architektury. Zespół pałacowo-parkowy wybudowany przez Antoniego Juścińskiego w 1905 roku, który jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych zabytków regionu. Jego secesyjna architektura z wyniosłą wieżą i czterema mniejszymi wieżyczkami oraz otaczający go zachwycający park ze stawami i ptactwem wodnym przyciągają nie tylko romantycznych mieszkańców różnych zakątków Polski. Pałac w Olszanicy to miejsce, gdzie historia spotyka się ze współczesnością. Jego wnętrza i otoczenie przybliżają odwiedzającym bogatą historię tego miejsca, regionu oraz życie dawnych mieszkańców. Spacerując po pałacu, można poczuć ducha przeszłości, podziwiać kunszt budowniczych i zrozumieć, jak ważnym elementem jest to miejsce nie tylko dla lokalnej społeczności. Olszanica to nie tylko pałac. To również dawna cerkiew z 1923 roku, obecnie kościół katolicki, przydrożne kapliczki, oficyna, kuźnia, kolej i przepiękne górzyste tereny okryte lasem, polami i kwiecistymi łąkami. Idealne na piesze czy rowerowe wycieczki.
Rzeka Olszanka, która malowniczo meandruje przez wieś, stanowi atrakcję dla miłośników przyrody, wędkarstwa i odprężenia. Mieszkańcy Olszanicy są dumni ze swojego dziedzictwa i chętnie dzielą się nim z odwiedzającymi. Pamiętają, do czego prowadzi ludzka nienawiść z czasów ostatniej wojny. Organizowane są tu festiwale, jarmarki i wydarzenia kulturalne, które przybliżają lokalne tradycje, pieśni i zwyczaje. Tu każdy poczuje się wspaniale. Chcesz zdrowym być? Ty wybierasz. Chcesz długo żyć? Ty wybierasz. Chcesz tu bywać? Ty wybierasz. Ale i tak najlepiej nam tu i teraz. Bo wszystko to, by zdrowym być, tańczyć, śpiewać, śmiać się i kubusia pić, bez stresów i nerwów żyć. Olszanicka połączyła nas towarzyska nić. Jest w Beskidzie olszanicki gaj, jesteśmy my, a wokół całoroczny raj. Miło tu płynie czas, wokół rzeki, góry, las. Pięknie tu, więc za rok wyglądajcie nas. Piszą zauroczeni Olszanicą turyści. Olszanica to miejsce, które warto odwiedzić, gdzie historia, kultura i przyroda tworzą niezwykłą atmosferę, pozostającą w pamięci na długo. Zapraszam do Olszanicy, miejsca, gdzie historia spotyka się z naturą, owocując zdrowym stylem życia. Olszanica, polecam. Anioły są takie ciche, zwłaszcza ty w Bieszczadach, ty spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza ty w Bieszczadach, drzewią, choć może i nie wypada, czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szalone.